Hej, siemano i witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dark Souls. Ja jestem MRM, a dzisiaj co będziemy robić? No więc tak, pomiędzy odcinkami, cóż, niestety nie miałem za dużo czasu i nie zdobyłem jeszcze tych kamieni, więc ja zdobędę na pewno w dalszej... po prostu zdobędę wtedy, kiedy będę miał czas, więc co mogę na początku powiedzieć? Właśnie będę na razie tak przy okazji robić. W dzisiejszym odcinku ponownie spróbujemy udać się do miejsca, w którym cóż, niestety ostatnio nas zaatakowała klątwa. Super, trafił mnie, dobra. No i może uda nam się coś w końcu tam osiągnąć. Oczywiście, jeżeli przeskoczymy tam tą dziurę. Dobra, więc zabijemy szybko jeszcze raz te śluzę, śluzki, śluzowce, nie wiem jak nazwać. Coś z nich wydropi w końcu. Przyznam, że gdy kiedyś ja atakowałem, to mi w ogóle nic nie dropiło. Dopiero teraz zaczęło się to tak naprawdę dropić. Ale zawsze coś. Ok, więc wracamy do miejsca, gdzie spotkaliśmy naszego pana. Tylko przedtem jeszcze sobie lepiej wezmę jeden czar. Właśnie to jest też o czym bym zapomniał. Mianowicie weźmiemy przy ognisku, sobie zmienimy nasze czary z piromancji na czary kapłana. Okej. No i teraz tak, dostrojenie magii. I zmieniamy sobie czary na czary kapłana w końcu, bo normalnie jak zwykle mieliśmy czary kapłana, bo nie jesteśmy kapłanem, po prostu ta piromancja na razie jest tylko tak, aby była. Okej, nie to. Zmieniamy talizman. Przy okazji tak, jeśli chodzi o zbroję elity rycerstwa, tak ją zmieniłem. Teraz mamy całą elitarną, a wtedy jeszcze mieliśmy trochę wschodniej. Więc na razie mówię szczerze, że porównując tą zbroję ze zbroją wschodnią, chyba ta jest gorsza i to sporo. Tak, już to widzę. I hełmik na razie... Może? Nie wiem, może nałóżmy jednak ten wschodni. Czemu nie? I będzie ten taki pomieszany secik, raz jeszcze wcześniejszy. No i może on się bardziej opłaci, okej. Zabijemy tego jeszcze pana. W ogóle musimy teraz jeszcze raz te śluzowce zawieźć. Ja co? Ja chcę po prostu za każdym razem, żeby była ta szansa zdobycia tych przedmiotów, więc je za szybko zabijemy. I oczywiście ciut wolniej jak zwykle, bo teraz będziemy je bić wręcz. Albo jest lepszy sposób. Świętą broń sobie nałożymy. Gdzie jest święta broń moja? Gdzie jest moja święta broń? Teraz mi te śludzowce do mnie dojdą. Jest to święta broń. W końcu. Wow, już prawie doszedł. Ale ma pecha. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden nie żyje. Jest, będzie długa zabawa z nimi, gdybym miał... tak naprawdę bicie cały czas w taki sposób. No ale bynajmniej może teraz to nam się przynajmniej przyda. Dobra. Wracając, jaki jest nasz główny cel w dzisiejszym odcinku? Pójdziemy znowu tam, gdzie zginęliśmy ostatnio. Przez klątwę. I spróbujemy te przejście przeskoczyć. Może się akurat uda. Przy okazji, oglądając odcinek też po części, zauważyłem też to, że jeżeli stoimy w klątwie, czy tej chmurce, to wtedy zdają nam się ciut mniejsze obrażenia i chyba to wykorzystamy, okej. Tylko 10 tysięcy już mamy, jakbyśmy to stracili, to byłoby przykro. Ale cóż, niestety musimy ruszyć. Dobra, więc idziemy. Ewentualnie mógłbym też wrócić się i gdybym zdobył akurat tę wymaganą ilość monet, może bym kupił dostępny poziom, który dokładnie wymaga. Okej. I tak samo, co ciekawe też, czy jeszcze jest ta nasza statua. Nie wiem w ogóle, czy tam dojdziemy kiedykolwiek w przyszłości. No ale lepiej, żeby nie. Ja wiem, że i tak dojdziemy tam, więc... O, co go zabiję? Coś się zraniło, 3 punkty życia, jakby był jakiś opóźniony skok był. Okej. Łączę, że możemy naprawdę zdobyć te pieniądze na to, ale już nie chcę już czekać. Zginę to zginę, nic się nie stanie. Skrzeszę od nowa. What? A, okej, my już jesteśmy tutaj, dobra. Więc tak, tu mamy komnatę z tymi szczurami, więc szybko sobie... O, chodź szczurze. O, w ogóle ile zadaliśmy obrażeń? 47, 40 kilka z łuku? Sporo. No, bo one krwawienie w ogóle nakładają. Okej. Dobra, chodź szczurze. Nakładasz krwawienie? Tak, on nakłada krwawienie. On nakłada jakieś krwawienie, chyba tak dziwnie walnie. O, człowieczeństwo, super. Jeszcze to i nakłada truciznę, jak atakuje. O, jeśli podrapie, to leży chyba od tego, czy podrapie, czy nie. Okej, i jeszcze jeden szczurek. Chyba też był szczurek w tej skrzynce. Nie, okej. Dobra, więc znowu tu jesteśmy. To jest najdłuższa chyba droga, najmniej lubiana przeze mnie lokacja. Okej. Idziemy prosto i musimy uważać. Szlam! Ciebie ja wcześniej nie widział. Ci boję, że jakaś tu dziura będzie. Tylko biję w taki dziwny sposób. Okej, tu szlamie. I idziemy pomalutku. Okej, i... No nie, znowu spadłem. Okej. Ciekawe, aż mgła opadnie. Okej, tereny z tyłu są czyste, więc to było nieuniknione. Ty... chyba się uda, tak. Tutaj to jest racja jednak. Jeżeli stoimy w tej truciźnie, czyli klątwie, w tej chmurce, to wtedy... O, dlaczego mam podstawowy talizman? Otrzymuję mniejsze obrażenia, okej. Teraz dojdziemy... No nie chcę leczenia, prawda? Dobra, leczę się dwukrotnie. Talizman musiał swój stary wybadać. Okej. Gdyby też kolejni gracze padli. Okej. To było najgorsze chyba ze wszystkich miejsc. Okej. Okej. Teraz tak, tutaj... My tu nie byliśmy chyba, no, mówiąc szczerze, bo ja tak coś myślałem, że to było znajome miejsce, a jednak to nie jest znajome miejsce. Okej. Tą żabę zabijemy. Okej. Mamy teraz dwie drogi. Tutaj jest jedna żaba, która tutaj teraz na mnie będzie chciała polować. Która w ogóle rozwaliła te kamienne statuły. Okej. Kolejna żabka. Pomalutku, po kolei oczyścimy ze wszystkich żab. Teraz tutaj były dwie żaby. Hej, jest moja statua. Okej. Chodźcie. Okej. I jeszcze jedna. Ta, która mnie zabija. Po śmierci. Super. Jej, moja statua. Zginąłem. Ją zniszczę, by nie było. No, trafię tu. Ale dobra, jeszcze tego trafię. Haha, po mojej tytule. Nie będzie pamięci o tej złej rzeczy, która się stała. Okej. No więc tak, my tutaj chyba nie byliśmy w końcu, bo nie wiem, tam widziałem schody. Do góry. No teraz sprawdzę, upewnię się. A nie, byliśmy tutaj jednak. To jest jednak to miejsce, w którym myślałem. O nie, jeszcze jedna żabka. Jedna żabka się nam tutaj nie przyda. Dobra, więc musimy wrócić. Będzie, nie będzie łatwa. Będzie długa droga. Przynajmniej tego długa, bo... Musimy tam skoczyć, a to nie jest łatwe. Przynajmniej dla mnie. Okej. Żabka. Nie mogą one użyć tej swojej śmierdzącej chmury. Nie użyją. Okej. Tutaj jest bezpiecznie. Tutaj nie ma przejścia, okej. A więc dobra, że gdzie jestem. Jesteśmy w miejscu... tutaj od szczury będą i teraz to będzie wyjście. O, to jest ten większy szczur nawet. Nawet w ogóle zauważyłem chyba to, że ten nasz... O, kolejne człowieczeństwo? Szczur w skrzynce? A zobaczymy. A nie, i następny będzie. No ile was tu będzie w ogóle? O, zwłoki w ogóle ruszył swojego kolegi. Człowieczeństwo, super. Teraz te człowieczeństwo dropi. Okej, nie ma. Wracając, to nie będzie łatwe. Wydać. I mówię, że wolałbym iść do ogniska teraz, żeby w razie znowu jak znowu spadniemy, to nie będę musiał się z nim użerać. O, szlam. Nie było bezpiecznie. Po jednym szlamie. Szlam na kombo padł. Dobra, chwila. Naładuję sobie to. I zaraz idziemy znowu. No, ile to było szlamów? A, to były tylko 2 szlamy. Chyba, że jeszcze... Tak, jeszcze któryś, który na mnie spadł. Już go nie liczyłem. To, że ta święta broń zadaje im ciut większy damage. Już na jedno combo oni podają. 3, no i 4. No i padło. Super. No nic nie mają dla mnie szkody. Szlamów już więcej nie ma. Stają 2 szczury. Jeden szczur. I drugi szczur. Ok. To było drugie wejście. Dobra, więc musimy się jakoś tam dostać. Nie mam pojęcia, jak to zrobimy. Nie, może jakbyśmy kliknęli 2 razy... O! Może teraz spróbujemy. 2 razy jak klikniemy X, to wtedy skoczymy, więc... Może to by się udało. Dobra, mam teraz 2 pomysły. Albo ulepszyć ten poziom. Mam akurat tyle kasy. Albo tam wrócić, żeby było bezpieczniej. Znaczy, że... Wolę mieć ten lepszy poziom. Po prostu mieć lepiej mieć lepszy poziom niż... I się w ogóle z nimi się użerać. Znowu będzie klątwa, ja mam jeden kamień oczyszczenia, więc zawsze się oczyszczę. Okej, nowy poziom i teraz, jak mówiłem wcześniej, ulepszamy sobie teraz dużo siły. No my lepszmy sobie jeszcze jeden punkt zręczności, wtedy będziemy mogli nowy łuk nosić. To będzie według mnie dużo lepszy pomysł. Okej, więc teraz zabijemy te śluzowce. Czemu sami śluzowcami, tak za dużo biologii. Śluzowce. Dobra, albo regularnie zawsze z nich zdobywać. Według mnie to jest najlepsze miejsce na zdobywanie tego tytanitu lepszego. Złotego też przy okazji. Dobra, no i teraz... Na combo. Raz... 2... 3... I 4... I 5... I 6... Raz... 2... 3... 4... Raz... 2... 3... I 7 ciosu. Haha. Super, silny cios zadaje chyba kilka procent więcej obrażeń. Zarzęta, że chyba gdy zabijamy cel za jednym hitem, dostajemy większą szansę na zdobycie czegoś. I teraz w ogóle już 2 razy je biję, a nic mi nie dropnęło. Szkoda. Dobra, idziemy dalej. Wracamy na tamte miejsce, gdzie byliśmy. No i znowu będziemy się użerać, bo jeżeli nie skoczymy tam, to będzie problem. Dziwniejsze jest też to, że ja tam widziałem z tyłu rzeczy, które chyba już my tam mogliśmy też być. To będzie problem. Nie. Nie ma trucizny na mnie. Nie ma trucizny na mnie. Czego by znaczyło nie tego szczura? Dobra. Szczur. 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 Wow. Się niebezpiecznie robi. Okej. Mamy fioletowy mech, bo był na co. Więc zjemy. Nam. I możemy iść dalej. Więc kolejny odcinek będzie w głębinach, na tym samym terenie. Aż końcu się pewnie znudzę kiedyś i... O, trafiłem na to, super. Aż końcu mi się znudzi. Głębin, już nienawidzę głębin. I będzie jeszcze gorsza lokacja, gdzie będzie więcej niebezpiecznych stworów. Może będą stwory, które będą na hita zabijać. Już nie wiem czy... No, szczur. Nie wolno. To jakieś agresywne się stały. Nigdy mnie nie biły, a teraz jakieś agresywne. No to nie. Okej, bierzemy sobie miksturkę. Jeszcze ulepszona ilość miksturek dzięki naszemu ognisku z kaplicy Firelink. Okej, więc jesteśmy w punkcie wyjścia chyba 3. raz już. Chciałbym też szczury wbić, tak, ale się boję, że mnie zabiją, bo mam krwawienie i truciznę, czyli 2 chamskie rzeczy. O, bo one mogą sobie podrapać mnie i wtedy jestem zakrwawiony. A jeżeli... No, właśnie. A jeżeli jeszcze atakują tymi atakami podstawowymi, to się zatruwają. To jest tak, szczur to jest taka jednostka uniwersalna. Okej, leczymy sobie 30 punktów życia, zawsze jest git. Ten gdzieś już chciał mnie prowadzić, on takiego uniknął. Kup szczura, gratulacje, dobra. Idziemy ponownie. Teraz też się przyjrzymy dokładnie, gdzie nas prowadzi to przejście, bo ja w ogóle tam widziałem trochę inaczej, że jakby były tam schody do góry, no i wtedy... Coś było jeszcze, nie. A, dobra, to się tutaj giniesz. Nic majonez. Dobra. No nie, naprawdę ja znowu przywrotem spadam. Nie. O nie. O nie. Okej. To będzie trudno, długa zabawa. Ale dobra, teraz już będziemy mieli kasy na poziom, więc od razu ulepszymy sobie te rzeczy. Dobra, od razu muszę zabić te stworki, to wtedy no, tak naprawdę mało nam zrobią. Jeśli je zabiję od razu. Chyba, że one pryskają tą trucizną od razu, to już jest trochę trudniej, jak na przykład w tej chwili. O właśnie, tak wygląda tam ta sytuacja, kiedy ja zginąłem, że użyłem sobie właśnie tego. Użyłem wtedy, odeszłem trochę na... What? Dwie są. Gin. Nie, to tylko zwłoki na szczęście. A jednak były dwie. Myślałem, że te zwłoki właśnie tutaj to one były te złe. Właśnie najgorsze jest to, że one jak one mogą tą pluć cały czas, właśnie tam przed nami się ktoś dostał klątw. Okej. Dostaję z nim trochę dusz, to jest zawsze plus. Okej. Teraz tak, zostają nam szczurki, nie tędy tutaj. Szczury, jeszcze raz te bazyliszki. Albo żaby. Ja wolę oczywiście gadać żaby, bo co jakieś bazyliszki. Bazyliszki to pewnie... Po tym można wnioskować, że oko śmierci każe mi zawsze spalić bazyliszki. Okej. Koniec bazyliszków, teraz tylko zostały szczury. Długi okres czasu, więc tam przeskoczymy. No i teraz mi się nie udało, bo teraz w ogóle nie kliknęli ten przycisk. Co ma na tego główny powód, ale po prostu dostaniemy trochę człowieczeństwa dla wszystkich szczurów. Okej, musiałem małą przerwę zrobić, już jestem. I znowu. Dobra, szkoda, że nie ma jakiegoś innego przejścia tam naprawdę. To było inne przejście, to byłby uradowany. Dobra, o, ktoś by zginął od szlama. Ten szlam na niego skoczy i pewnie był jeszcze efekt klątwy, a szlam jak skoczy na efekt klątwy, to wtedy zabija chyba na hita. Super, znowu będę zaśmiał dużo tyle kasy, że kolejny poziom będę kupić. Dobra, więc idziemy dalej. Mam nadzieję, że w końcu mi się uda tam skoczyć. Trzeba tym sposobem, o, właśnie tak, czyli biec i wtedy X. To jest teraz nasza taktyka. I mam nadzieję, że się uda. Plus, że teraz w ogóle nie będzie stworu, więc sobie szybciutko do przebiegniemy. Chyba się nagle zrespiły. Jakimś dziwnym trafem. Okej. Teraz to będzie tak naprawdę zadanie takie, że czym więcej ja przetrwam z dużej ilości miksturek i innych rzeczy, tym dłużej będę mógł sobie tam wracać. To naprawdę teraz jak spadnę, to się nic takiego nie stanie, bo nie będę musiał z nimi walczyć. Gorsze jest tylko to, że będę musiał tam iść. Będę musiał tutaj iść i to daleki dystans. Okej. Wracając, żebyśmy tak rozpatrywali, to tak, tu mamy jedno przejście, które również jest pułapką, z tyłu tam ten szczurek idzie, to jest pułapka. Czyli mamy tylko dwa przejścia, tak naprawdę mówiąc. Okej. Czyli... O nie! Znowu kliknąłem przecież tego... X-a, dlaczego nie będzie zadziałało? Jeszcze jedną żabę słyszę gdzieś, tutaj jest to jedna żaba. Okej, i tak nie ma żaby już, dobra. Leczonko. Odcinek już trwa prawie 20 minut. Z intrem 20 minut trwa, super. My tu nic nie zrobiliśmy i tak będą jeden odcinek będzie jeszcze wyglądać. Ewentualnie pewnie będzie taka sytuacja, że po prostu... Jak ja bym się ucieszył, gdyby to było ognisko. Tam byłoby ognisko, to ja byłbym uradowany. Okej, ktoś kolejny... Ha, zniszczę jego zwłoki, już nie będą mi tej przeszkadzać. Okej, szczury. na taktykę z tym, żeby zostawiać te stwory była, żeby nie respawnować ich od nowa, to był lepszy pomysł. Co jest ciekawe, co tam w ogóle jest za wodospadem, bo tam jest taki jeden wodospad, taki z lekkim tym, stykiem, żeby się nam kiedyś udało wybrać, okej. Okay. No idziemy w tą samą drogą, ale to monotonne. Ciekawe, czy wzięliśmy te zwłoki stąd, chyba wzięliśmy. Dobra, wracamy. Szkoda, że nie ma jakiejś innej regeneracji zdrowia. Fajnie było, gdyby jakiś czar znaleźli, albo raczej cudy są od kapłana. Dobra. Więc tak, to też było jedno pułapkowe przejście ze szczurem. Dużo tych pułapek jest. Okej, znowu monotonnie jesteśmy tutaj. O, co jak się wystraszyłem. Te zwłoki, co się ruszyły. One się ruszają, o. Trochę mi to przypomina taką, jest taka gra symulator chirurgii i surgeon simulator. To właśnie te takie niektóre organy tak się poruszają. Okej. Okay. Gniemy. No, dlaczego mi nikt nie zadziałał, naprawdę? Znaczy, że... No, wracam. Okej, jestem już znowu w tym miejscu. No i co mogę powiedzieć? Mam pomysł, żeby pójść tędy, bo nie chcę się iść tamtędy, ale się boję, że tutaj też spadnę. To, nie wiem dokładnie, gdzie to przejście prowadzi. Nie gdzieś w pobliżu. No i miałem pomysł taki, że mógłbym to na obok przejść, tylko... Musimy teraz dokładnie pomyśleć. Nie wiem, czy przejdę to naokoło. Ale gdyby ten przewrót mi się udał. No właśnie, wpadam do tego. Robię zbyt wcześnie przewrót. W ogóle dobrze, że teraz... No, leciutko. Że jestem kapłanem. Okej, więc... Więc jest ponownie znowu w tym samym przejściu, więc trzeba znowu myśleć. Nie zadziała tam przewrót, jedyny sposób, który przychodzi na myśl, to jest szybki tutaj sprint na takim dystansie i skok. I... No, dlaczego mi przewroty robi? Kiedy klikam tak, to powinien O, dobra, to zrobię przewrót, to znowu zrobię przewrót, nie wiem dlaczego. Nie dlaczego bohater nasz robi mi przewroty, kiedy będę skakać. Nie ogarnia ogólnie motywu skoku, więc... Znowu jest, w końcu udało mi się, GG, udało mi się, w końcu. Ledwo, ale udało mi się. Okej. Co ja wam powiem? My tu byliśmy kiedyś. Czyli to nie jest ta droga. Co to było przejść do tego, naprawdę, mówicie mi? No to... To jest numer 2. Czego to szczur nie żyje? Jak wejść na górę i... Czy lepiej spać tym wodospadem? Takie przeczucie. Dobra, więc spadamy. Okej, więc spadam tym wodospadem, już miałem dość tego. I... Hech, powiem tak, nic mi to nie dało. A tu nic nie ma. I znowu jesteśmy w tym miejscu. Czyli odpowiedź brzmi taka. Wodospad... cały czas próbowaliśmy dojść do nikąd. I moje pytanie jest następujące. Bo co to była za dziura jakaś? A kolejne było nie pułapka, która już nie była jeszcze uruchomiona dla mnie. Nie wiem jak dojść do tego bossa. Nie mam pojęcia dosłownie. Nie, jednak... No, dobra, już się wystarczyłem, bo nie zapomniałem o tym. Czyli tamte miejsce, gdzie próbowaliśmy wejść przez długi, to naprawdę długi okres czasu się okazało, że to nie jest to miejsce, gdzie mamy iść, tylko jakieś miejsce, gdzie może być... Gdzie kiedyś byliśmy, tak to nazwę. Okej, więc... Nie mam pojęcia, jak się dostać do tej areny. Muszę mieć prawdopodobnie jakieś schody i tutaj jedynym pomysłem jeszcze moim to byłoby to przejście. Gin. Super. Ło, tyle mnie zatruł na jednego hita. Super. Okej, więc jedyny pomysł to jest to przejście, przy którym byliśmy. I musimy sami obczaić jak tam... Naprawdę... Naprawdę... Ja byłem taki głupi i cały czas się męczyłem, a to było przejście. Naprawdę... Okej, mój błąd. Przepraszam do wszystkich, którzy byli znudzeni moją wielką pomyłką. Okej, idziemy schodami. Mówiąc szczerze, ja mam jeden fajny pomysł. Stańmy się lepiej człowiekiem. Mam fajny pomysł, który polega właśnie na tym, że może przy tym bossie ktoś nam też może pomóc. Też byłby właśnie zaciekawiony tym, że akurat jakiś nam miły, jakiś Solarii może. Więc spróbuję. Czemu by nie? Staniemy się człowiekiem na szybko. Mamy duże człowieczeństwo, które i tak zaraz stracimy, więc... Ale jakoś je wykorzystać w dobry sposób. Ok, więc szybko biegniemy. Użyjemy ogniska, staniemy się człowiekiem i podejdziemy do tamtego miejsca. Może akurat ktoś nam przyjdzie z pomocą. Jest taki, że nie muszę iść naokoło. OP. Dobra, wracamy szybciutko. Teraz myślę też, na jaką bronią będziemy walczyć. Chyba to będzie halabarda jednak. Okej. Wszystko już jest na miejscu. A, człowieczek. Mamy być człowiek. Obróć pustkę. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie zaatakuje. Więc musimy się tam jak najszybciej dostać. Idź. No i idziemy szybciutko tam, gdzie byliśmy. Nawet nie będę bić tych tutaj stworów, tylko idziemy prościutko jak najszybciej tam. No, spadaj pan. Miejmy nadzieję, że ktoś nam będzie chciał pomóc. O, ta woda jakaś jest taka dziwna. Super, naprawdę. Naprawdę, musi mi zawsze coś atakować. Może możemy jakoś go wygnać. O! Mieszkańca zaatakował, czy nie zaatakował? Chyba jednak nie. Albo to jakiś bug był, albo ktoś się odłączył ode mnie. Super, jednak super, fajnie bym pomarzyłbym. Pomarzyłbym, naprawdę. Czyli jednak bez żadnej pomocy. Tak. Super, ciekawe gdzie on był. Super, całe człowieczeństwo straciliśmy. GG. No więc chyba nie sprawdzimy tego, czy ktoś nam pomoże. Gdyby jeszcze miał jakieś szanse, miał z tymi ludźmi. Nie zauważyłem, gdzie on był. Chyba mi przez chwilę mignął ten pasek życia gdzieś w tym miejscu. Może się za drzwiami kampił, a nie, bym go zauważył. Nie mam pojęcia, dosłownie. Okej, miejmy nadzieję, że część naszych duszy jeszcze została w tym miejscu. I prawdopodobnie będziemy musieli walczyć samemu. O, super, mam wtedy wszystko nam zostało tak naprawdę. Chyba tylko trochę dusz straciliśmy, nie wiem. Może mamy te człowieczeństwo. To jest dla mnie najważniejsze. Zawsze zwiększa nam tę szansę na zdobycie nowych przedmiotów. Okej, to jeszcze jeden moment został, który zwisa. I miałem włączyć stoper. Okej, start. Dobra, wspomniałem jeszcze o stoperze. Bo zatrzymałem go specjalnie. Na... Gdzie jest ten glut? Spadaj glucie. Okej. Wpadł, chlupnął do wody. No, bij go. Nie trój mnie. Tak, jeśli chodzi o walkę ogólnie z przeciwnikami, to jedną rzecz. Na razie walkę z wrogami, którzy zaatakują mój świat, raczej będą marne. Marne mam szansę. Dlatego, że nie za bardzo... What? Co? To nie było zamknięte? O. Hej. Jestem tylko dawno. Nauczy gest. Uciesz się, super. What? Naprawdę? Ło, cóż to jest? Ja to chcę. Ty naprawdę, what the hammer... Mam za mało duszy, mamy na to zbierać. Super. Dobra, więc... kryształowa tarcza. Zobaczmy statystyki. 100%, wow, od ognia 80% do błyskawic. Super, ładnie, ładnie. Kryształowy wielki miecz. I byśmy go mogli w jednej łapce nosić. Wow, jaki mocny ten mieczyk, naprawdę. Przynajmniej prosty miecz, to jest zwykły i to jest pchnięcie. Czemu one się mi, powiedzcie, różnią? Ten jest lżejszy prawdopodobnie, a ten cięższy, więc kupmy sobie ten cięższy, chcę to zobaczyć. No i teraz w końcu jakieś szczęście się do mnie trafiło. GG! Dziękuję mroczny duchu, któryś mnie zaatakował, bo dzięki tobie te przejście chyba mi się rozwaliło. Super, dobra. Coś dla mnie tutaj macie? Stworzymy te drzwi, jestem pewnie ciekawe co to ma będzie. A, okej. Okay. Nie było pytania. Okej, zobaczmy ten mieczyk, który dostaliśmy. Ten odcinek nie będzie aż tak beznadziejny, jak myślałem. Oczywiście nie jest strasznie beznadziejny. Zawsze coś ciekawego się dzieje w tym odcinku. Okej, więc... Czym jesteś, panie mieczu kryształowy? Ła. Ty, możemy normalnie bić szybko. Fajnie. Żeby go zawsze sobie spokojnie ulepszyć, bo nie jest słaby. Okej, zobaczmy dalej, co jeszcze ten pan tutaj ma. Przy okazji, jak zobaczyć nasze statystyki zbroi szybko. Hełm mi daje, najlepiej zbroję. 53 daje, dla mnie to jest na razie najważniejsze. Okej, kup przedmiot. Miecze są fajne, to powiem. Ale ciekawe jest, coś jeszcze może kupić, kupimy potem u niego. Hełm, co? Zbroja, 47 i... Zobaczmy jej statystyki. Okej, więc równowaga 20. Ciekawe w ogóle, czy to się z naszą tarczą w ogóle, nie tarczą, tylko naszą zbroją to sprawdza. W ogóle ma wielką naprawdę wytrzymałość, to jest fajne. Okej, więc zacznijmy może od hełmu. Specjalizacja odporności tego hełmu jest na fizycznej obronie. Przede wszystkim na cięcia. I odporność na magię nie jest zła. Nawet chyba ta zbroja, którą on nosi, to jest ta zbroja chwały, więc fajnie. Okej, więc dalej sprawdzamy. 47, ta zbroja nasza jest gorsza, to ja tutaj wiem. Obecnie tamta zbroja jest ciut gorsza. No ale, czemu nie? Weźmy jeszcze, zobaczmy wytrzymałość. Chyba ta zbroja też ma wytrzymałość 500. No nie, ta ma mniejszą wytrzymałość, więc mówiąc szczerze, powiem jedno, mamy na co zbierać. Wow, haha. Trochę wolny ten... Trochę nie, znaczy mi się wydaje, że wolny jest ten mieczek. Ale superowy, okej. Dzięki duchu, któryś mnie nawiedził. Dobra, i wracając do tego samo, do czego te drzwi prowadzą. To jest też pytanie. I są zamknięte. Coś tu musi być dobrego. Okej, więc dalej idziemy. Nie wiem, czy już opłaca się dzisiaj w tym odcinku walczyć, ewentualnie pójść tam dalej. Chodzi mi głównie o to, nie wiem, czy tam od razu będzie boss, ale chodzi mi głównie o to, że... Coś tam też musi być. To jest pewne. Zaraz zobaczymy. W razie W zginiemy. Nic się wielkiego nie stanie. Oczywiście fajnie, gdybym doszedł wtedy tej postaci człowieka tam. Nie możemy również pozwiedzać, co my w ogóle tu jeszcze mamy. Może akurat teraz nie będzie walki. Super. To jest zbyt przewidywalne miejsce. Okej, idziemy dalej. Palmy słońce. O! Ciężka dusza, ciężka dusza, what, naprawdę. Ciężka kusza, super. MRM w końcu coś lepszego. Czy możemy ją nosić? Ciężka dusza. Się zaraz zobaczymy, co mamy tą ciężką kuszą. Fajnie. Fajnie. Jak użyć w lornetki i kuszy, to jest moje pytanie. Weźmy się na chwilę, zamienimy może to... O, właśnie mamy to. Mamy ten kamień czyszczenia. Lornetka. Użyj lornetki, czyli wziąłem sobie lornetkę na to. Okej, nie wiem, czy to coś pomogło. Od w ogóle odrapię się po tyłku i już mam. Czyli to jest jak miksturka. Ty, super. Fajnie to wygląda, tylko ciekawe jak to działa, o co chodzi dokładnie z tym skuszą na tym. Może kiedy potem spróbujemy, dobra. No więc nieźle. Nie lornetka, miksturka. Okej. Spalmy słońce. Jakiś... A, okej, stąd przyszliśmy. C, punkt ucieczka, what? Okej, więc... Czy mamy już to robić, więc zobaczmy, 32 minuty. Nie jest długo, ale ja mam pomysł taki jeszcze lepszy, więc tutaj skończę odcinek ten. W takim najmożliwszym momencie, który jeszcze wpadł mi na myśl. Wiem, że nie będzie on za... że będzie po prostu trochę chamski moment, ale to też skończę ten odcinek, ponieważ trwa za długo, a raczej domyślam się, że boss to będzie długa zabawa. No więc, podsumowując, odcinek był superowy, ciut nudny, boś był monotonny, pewnie dużo rzeczy wytnę, ale mam nadzieję, że się spodobał, więc do zobaczenia i fajny